Działdowo nie jest włączone do warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej. Czy rzutuje to na pozyskiwaniu przedsiębiorców i inwestorów? Takie pytania stawiał na ostatniej sesji Rady Miasta radny Zbigniew Kociela. Sąsiadująca Mława, która wyprzedziła nas już dawno, jeśli chodzi o handel, zatrudnienie i tak dalej, została włączona do strefy ekonomicznej Warmii i Mazur. Miasto, które nie należy geograficznie na terenie Warmii i Mazur, pozyskało to, iż może być w strefie ekonomicznej. Ponadto dodam, Olsztynek i kilka innych gmin województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało ten przywilej. Jak pamiętam, w kampanii wyborczej pan Rowiński deklarował duży nacisk na strefę ekonomiczną. Niestety go dzisiaj nie ma, więc oczekuję pytania może na następnej sesji. Zastępca burmistrza Andrzej Wiśniewski wyjaśnił, że stworzeniem stref ekonomicznych trzeba być wyjątkowo ostrożnym. Na dzień dzisiejszy każdy przedsiębiorca, który będzie chciał w takiej strefie się znajdować, na pewno taka strefa zostanie dla każdego stworzona, bo takie mechanizmy burmistrz może uruchomić. Niemniej jednak stworzenie tej strefy i czekanie na tych inwestorów skutkuje tym, że jeżeli w odpowiednim czasie nie znajdą się ci inwestorzy, to trzeba pieniądze pozyskane na dofinansowanie tych stref, na uzbrojenie tych stref już bezdyskusyjnie trzeba będzie oddawać. Także trzeba być ostrożnym, trzeba znaleźć inwestorów, firmy, które będą chciały inwestować i takie strefy na pewno będzie można w krótkim czasie stworzyć. Panie burmistrzu, to mnie nie zadowala. No to na piśmie, bo tak to na będziemy... Na piśmie raz, natomiast czy są prowadzone jakiekolwiek czynności w tym zakresie, rozmowy z przedsiębiorcami, ITP, itd.? Również. To, na były tym mi zależy, prowadzone bym to i, bardzo bym prosił. No, były prowadzone, na pewno pan wie o tych kulisach tych rozmów trochę, bo nie byłoby takiego pytania. O wynikach tych rozmów poinformujemy niebawem, a tymczasem zapraszamy do komentowania.